łączyło Anię i Kuby z rolnika przed show? Wygadali się w poś, Ani wujka znałem wcześniej. Ania i Kuba z rolnik szuka żony znali się przed programem? To pytanie pada nie po raz pierwszy, a teraz się okazuje, że para miała wspólnych znajomych, a Kuba nawet znał bliskich rolniczki. Aż trudno uwierzyć. W pytaniu na śniadanie padły zaskakujące słowa. Kolejna edycja programu Rolnik Szuka Żony dobiega końca, a tymczasem grono uczestników, którzy znaleźli miłość dzięki udziałowi w randkowym hicie Jedynki, stale się powiększa. Jedną z takich par są Ania Derbiszewska i Jakub Manikowski. Pół roku temu doczekali się narodzin synka, są zaręczeni i razem budują swoją przyszłość. Para mieszkała w bardzo bliskiej odległości od siebie i od początku ich relacji padały pytania, czy znali się przed programem. Oboje do tej pory zaprzeczali, ale teraz zdradzili pewien istotny szczegół. Wszystko wydarzyło się na kanapie w programie Pytanie na śniadanie. Ania i Kuba znali się przed udziałem w programie Rolnik Szuka Żony. Nie ma wątpliwości, że program Rolnik Szuka Żony łączy ludzi. Dzięki niemu mnóstwo par znalazło miłość i spełniło marzenie o założeniu rodziny. Wielu uczestników dzielą setki kilometrów i gdyby nie udział w programie, nie mieliby szansy na to, aby się spotkać. Tak było w przypadku Joanny i Kamila, których rodzinne domy dzieli odległość ponad 600 km. Zdarza się też tak, że uczestnicy znajdują miłość praktycznie po sąsiedzku, a mimo to przed programem nie mieli okazji się spotkać. Annę i Kubę z 10. edycji Rolnik Szuka Żony dzieli jedynie 20 km i dzięki temu po programie mogli widywać się codziennie. Nas dzieliło 20 km, tak jak inni uczestnicy mają 400 czy 600 km. Powiedział Kuba, a Ania dodała, widywaliśmy się codziennie i to wszystko takim naturalnym przebiegiem rozwinęło się. W związku z tak małą odległością między obecnymi partnerami wcale nie dziwi pytanie, czy para znała się wcześniej? Podczas rozmowy w pytaniu na śniadanie prowadzący postanowił dopytać o ten szczegół, 20 km was dzieliło, ale wy się wcześniej nie znaliście? Ania z Rolnik Szuka Żony błyskawicznie odpowiedziała, ale Tomasz Tylicki dodał jeszcze, że przecież para przed programem miała wspólnych znajomych. Nie znaliśmy się, wyznała Ania, a Kuba dodał, jak się poznawaliśmy, to okazało się, że Ani wujka znałem wcześniej. Okazuje się, że Kuba z Rolnik Szuka Żony znał wcześniej rodzinę Anny, dlatego tym bardziej zaskakujący jest fakt, że dopiero udział w programie dał im szansę na to, aby poznali się, choć byli tak blisko siebie.